Hej, hej, z tej strony Eni, przed nami kolejny odcinek serii Unboxingi. No i tutaj już na opakowaniu trochę widać, co to jest. Paczka jest tak śmiesznie zapakowana. To jest chyba jeszcze taśmą sklejone, jakoś wcześniej tego nie zauważyłam, więc będzie ciężej to otworzyć. Aż nie słychać, co mówię. Okej. Chyba jednak się trochę pomęczę z tym. Oczywiście, przepraszam. Jasne, musiałam. Ale ta paczka też jest dość spora i... przez to jest ciężej. Wcześniej chciałam powiedzieć, że paczka jest fajnie zapakowana, bo widać przez nią, co to jest. I mogłam sobie już wcześniej poczytać. Ale chyba jednak cofam to, co powiedziałam. Bo ja tego nigdy nie otworzę. Wiem, zawsze to mówię. Bo choć otwieranie paczek jest bardzo fajne, takie satysfakcjonujące, to jednak też wkurzające, przynajmniej dla mnie. Przynajmniej mam już ostatnią warstwę w niektórych miejscach. To zawsze coś. No i ogólnie w paczce jest tablet graficzny. Bardzo tani jak na tablet, bo nigdy żadnego nie miałam i pomyślałam, że przekonam się, jak to jest, tak na początek. No i dla tych, co nie wiedzą, jeszcze trochę mi zostało, jest to tablet, po którym można rysować. Już idzie. Dobra, koniec. Specjalnym rysikiem. No i właśnie, czy to rysować, czy pisać odręcznie, czy nawet grać w gry. Służę za taką trochę myszkę. Potem sobie poczytam więcej o tym. Na razie tak wygląda. Pudełko, jakieś tam informacje o nim. Jakaś wycieczka idzie za oknem przez park. Oczywiście, jak tylko zaczęłam. Tablet jest, ale to trzeba smaczek na koniec zostawić. Tak się cieszę, jej. Co my tu mamy? Różne smaczne rzeczy. Okej, to jest pudełeczko. Tak śmiesznie z rzeczami poukładanymi. Więc na razie tyle z pudełeczkiem. No i teraz tak. Tu mamy instrukcję. Też taką rozkładaną jak ta z gitary. Nie wiem, czy tu jest coś po polsku, różne informacje, to też na potem. No i co dalej? Tu mamy woreczek. A w woreczku jest płyta ze sterownikami. Dodatki do rysika, końcówki. Oraz opakowanko takie. Dwie płyty. Tutaj
sterowniki. Następnie jakieś tam informacje o tablecie. Też tutaj są programy do rysowania i do obróbki zdjęć dołączone. A tu mamy taką folijkę oklejoną, żeby się nie pobrudziła, którą można sobie przykleić na tablet, żeby mieć taki ładny wzorek. Mi się ten wzorek strasznie podoba, chociaż niektórzy mówią, że im się nie podoba. Taka jest dość twarda i dzięki temu jakby tablet się nie porysuje, więc myślę, że to jest bardzo fajne. I tutaj kolejne rzeczy. Tak jak mówiłam, to są trzy wymienne rysiki, jakby się starły już po używaniu, i takie kółeczko do nakładania z tego, co czytałam. Zaraz zobaczymy, co i jak. I tutaj jest podstawka do długopisu. Folia bąbelkowa, najważniejsza. I właśnie taka podstaweczka śliczna. Tutaj można położyć sobie właśnie na biurku rysik, czyli długopis, zależy jak go nazwać. No i bateria zapakowana, co też jest słodkie, bo jednak rzadko są dołączane baterie. W ogóle wydaje mi się, że taka mała, mam nadzieję, że to nie jest jakaś inna niż takie, co ja mam. W ogóle ja nie chcę nic mówić, ale bateria się chyba wylała. Aha, spoko. To trochę dupcia. Obawiam się. No trudno. No i długopis. Tutaj te informacje. Tutaj. Tak wygląda jak taki prawdziwy długopis, chociaż to jest w sumie taki wskaźnik bardziej. Tu jest właśnie ten rysik wymienny, a tu jest przycisk. Na lewy przycisk myszy i na prawy. I tu można sobie go tak włożyć ładnie. No i właśnie do tego są te rzeczy tutaj. Rysiki wymienne, takie jak ten. I nakładka. Nie wiem, jak to działa, bo tylko o tym czytałam, ale mam nadzieję, że sobie poradzę w razie czego. Chociaż na razie to nie problem, bo... No bo rysik jest tutaj, tak? Okej. Okay. No i najsmaczniejsze na koniec, czyli tablet. Jej, on jest dość spory i ma taki dziwny kształt, powiedziałabym. A jednocześnie jest też sporo miejsca, gdzie właśnie jakby jest duży, ale miejsca tego roboczego jest niezbyt wiele. Tutaj jest taki metal zimny, podstaweczki pod nogi, żeby się nie przesuwał i nie niszczył, informacje o nim. I tu jest przód. Kabel USB do komputera. Tutaj sznureczek. Tutaj się tego nie wyjmuje. Tu jest światełko. Znaczy będzie światełko, żeby zaznaczyć. Z tego co wiem, to w innych tabletach tak było, że jak się przesuwa właśnie tym długopisem nad tabletem, to w tym momencie właśnie to działa. Więc myślę, że to o to chodzi. No i tutaj mamy na nim dużo, dużo przycisków. Z tego co pamiętam, 28. Tu są różne napisy po angielsku. Enter, do przodu, do tyłu, pulpit, różne programy, Office, Explorer i tak dalej. I tutaj są przyciski, znaczy cztery, które można sobie po prostu samemu wybrać. Więc tutaj jest to miejsce, gdzie się rysuje, niestety dość małe. Ale można też jakby powiększać ten rysunek, sam przesuwać. A po bokach mamy przyciski, których się tutaj właśnie używa w ten sposób. Z tego co czytałam,
jak się przesuwa nad, tak troszkę nad, to można po prostu ruszać jak myszką. Wtedy wskaźnik się rusza na komputerze, a jak się naciśnie, to się rysuje. No i na razie tyle. Trochę się martwię o tą baterię, więc na razie sobie pobadam, pomacam, no i wtedy zobaczę. Tutaj jest ogólnie jeszcze druga taka osłonka, tylko nie wiem, jak to się wkłada, szczerze powiedziawszy. Więc jakby można sobie zdjąć i wtedy zostaje tutaj taki papier, z dotyku czuć, że to jest właśnie papier z napisami, żeby się tablet nie niszczył, więc myślę, że to też jest mega fajne, czyli mamy jakby aż trzy folijki. A to jest taki śliski tablet, chociaż to też jest jeszcze taka jedna folia, więc jest mega zabezpieczony, żeby się nie porysował, więc bardzo na plus. Tu są przyciski, a tu jest właśnie ta folijka ochronna z tymi, ale też można wziąć tą. I o ile ona mi się cholernie podoba, to boli mnie trochę, że jakby te linie wjeżdżają na to, gdzie się rysuje. W sensie ten wzorek powinien być bardziej tutaj, jakoś ja wiem. Przez to nie widać tych napisów i trochę mnie to boli, bo z jednej strony jest śliczne, a z drugiej strony trochę przeszkadza i... No nie wiem. Zobaczymy. No to ja idę testować, zobaczymy się później, już będę mogła o nim coś opowiedzieć. No i jestem ponownie. Udało mi się już obadać cały tablet. Tak więc teraz mogę właśnie trochę o nim ponawijać na temat właśnie moich spostrzeżeń, czytam opinii właśnie na temat tego, jak on działa. No i myślę, że najpierw przyjrzałabym się pudełku. Tutaj mamy nazwę firmy, nazwę tabletu, kreatywność w pracy, mały rozmiar, jakby zastępuje myszkę, pozwala pisać ręcznie, rysować, malować takim jakby czułym długopisem. No i tutaj jest informacja o ekskluzywnych, tak, dobre słowo. W każdym razie jest informacja o płycie, na której właśnie są jakieś tam informacje na temat tego, jak używać tego tabletu. Przejrzałam sobie te płyty, na jednej są sterowniki, bardzo fajnie zrobione swoją drogą. Naprawdę żadnego problemu nie było, nie trzeba się pieprzyć z plikami, tylko po prostu włącza się i jest lista. Klika się, że się chce sterowniki. No i sterowniki się instalują, potem należy podłączyć tablet, oni o tym informują, więc wszystko jest tak jak należy. No i tam są właśnie, jest też instrukcja i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na drugiej płycie są właśnie różne informacje na temat tego, jak używać programu. Są właśnie różne programy, które można ściągnąć, właśnie czy to do takie programy biurowe, czy do podpisywania się ręcznego, czy do rysowania. No i nawet wyczytałam, że są jakieś minigierki, żeby nauczyć się obsługiwać tablet, chociaż nie bawiłam się tym jeszcze, ale brzmi całkiem spoko. No i tutaj, że 5,5 cala na 4 cale, jakby przestrzeń, na której można pracować, czyli ta tutaj. 2500 punktów, na których właśnie można użyć, które się naciska podczas używania. 28 przycisków tutaj właśnie, które można sobie tam ustawić i używać ich. 1000 poziomów jakby nacisku, które są odczytywane przez komputer, właśnie nacisku, kiedy się rysuje coś, czy tam pisze. No i jakby tam reaguje, nie wiem,
100 razy na sekundę, jak szybko tam można nacisnąć, coś takiego. I ekstrawagancka okładka. Nie wiem, czemu akurat ekstrawagancka, ale niech mi będzie. Tutaj są kolejne informacje. Pozwala na ręczne pismo, robienie notatek, dodawanie jakichś tam informacji. Word, Microsoft dokumenty, ręczne notatki. Rysowanie symboli. Ciężko mi się tak to czyta, bo światło mi świeci, to jest tak wysoko. Możesz napisać własny podpis do maila, do rodziny czy przyjaciół, a nie do rodziny już nie. Można umieszczać właśnie podpisy czy ręczne grafiki do dokumentów. Można brać zdjęcie i na nim coś napisać. Tutaj jest informacja, że Windows 7, Vista, XP i Mac. Jakieś tam dodatkowe informacje, takie bardziej szczegółowe. No i druga strona. Co jest zawarte w paczce? Tablet, długopis. I znowu jest napisane dwa dodatkowe rysiki, natomiast ja dostałam trzy w prezencie, więc jest spoko. Oraz jakby ten klips taki do długopisu. Dalej nie mam się tego używa, bo stwierdziłam, że wypróbuję, jak już tamten się skończy, bo trochę się boję, że coś spieprzę i połamie. Podkładka do znaczy ta jakby podstawka do długopisu. Okładka do tabletu, CD do zainstalowania oraz DVD z przewodnikiem. No i książka z przewodnikiem, informacje, jaki jest potrzebny komputer, żeby to chciało uciągnąć. No i tutaj kolejne informacje. Tutaj są różne języki, jest też po polsku, ekstrawagancka obudowa. No i to jest w sumie to, co ja tam czytałam. Okej. Okay. No, czyli to już tam raczej było. Tutaj znowu jakieś tam kolejne informacje. Funkcje myszki. Zaznaczanie czegoś w dokumentach. Jakieś rysunki do prezentacji. Mały i cienki tablet, który się zmieści na każdym biurku. I sprawia, że łatwiej będzie pracować i nie będzie jakiegoś tam, nie wiem, syndromu, nie wiem za bardzo, co to oznacza, nie wiem, coś może z komputerem, nie wiem. Magia retuszu. Wspaniałe doświadczenia. Poprzez używanie tabletu do retuszowania zdjęć, dodawania ważnych ręcznych notatek i jakichś tam osobistych rzeczy, jakieś tam wykresy, bazgroły i inne takie. Wysyłanie wiadomości. Używaj go do robienia jakichś tam bazgrołów, wykresów. Do pisania wiadomości. W programach Office. Znaczy w dokumentach. Prawdziwe ręczne rysowanie.
pozwól, żeby tablet był połączeniem pomiędzy twoją kreatywną wyobraźnią i finałową pracą artystyczną. Tablet pozwoli ci tworzyć twoje rysunki z łatwością i gracją. No, szybkie i personalizowane punkty, czyli w sumie przyciski, chociaż to nie są przyciski takie fizyczne. Spersonalizuj swój pulpit, jakby nie wiem, przyzwyczajenia, przez używanie tych punktów, które mogą być programowane do najczęściej używanych plików, programów, linków do stron albo skrótów. No i ręczne rozpoznawanie pisma na Windowsie Vista i 7. Jako ważna rzecz Windows można go używać do aplikacji. Nie wiem za bardzo, o co tu chodzi, ale spoko. No i to tyle. Tutaj jest ta folijka, trochę jej się przyjrzałam. Tutaj się najprawdopodobniej, cholera, źle to położyłam. Odkleja się ten papierek biały i w tym miejscu można właśnie przykleić do tabletu. No i tutaj jest przewodnik, jest wypisana lista języków, a ja się zastanawiałam, jest polski, nie zauważyłam tego, szczerze mówiąc. Więc mamy różne języki. Ta się rozkłada w dziwny sposób, więc nie wiem, jak ja sobie z tym poradzę, ale spoko. Przepraszam, znowu musiałam walnąć. I teraz szukanko, gdzie jest język polski. To nie jest. O, jest, znalazłam, dobra. Tylko jak to teraz ustawić, bo powiedzmy, że będzie ciężka. Ciekawe, czy każdy dzióbek to jest jeden język. No chyba tak, ale ja wiem, aż tyle tego jest? Nie wiem. Dziękujemy za wybór, który jest alternatywą dla zwykłej myszy. Teraz się zastanawiam, czy widać cokolwiek, bo jestem cała oburzona tym papierem, ale chyba widać, mam wrażenie. Zawartość opakowania, wymagania systemowe, instalacja, włóż do komputera dysk, postępuj z instrukcjami, zainstaluj sterowniki, podłącz USB, zaświeci się dioda, ikona pojawi się na pasku zadań w Windows. Wersja sterownika, informacje o tym, co mają robić przyciski na długopisie. Tutaj są informacje, co robią te przyciski na tablecie. Można też właśnie poustawiać. A nie, to jest to ostatnie. A to wcześniejsze to jest zaznaczanie większego obszaru, jaki jest możliwy do rysowania. O, zmiana końcówki długopisu. Aha, to się do środka wkłada. Okej, na to bym chyba nie wpadła, muszę przyznać. Dostosowanie czułości rysika. To już robiłam. W sumie to też tak naprawdę, no nieważne. System Mac to już raczej dla mnie nie jest. No i dalej. Gratulacje, udało ci się. Przepraszam bardzo, Baterii Verwangen. Trochę mi się języki po ten tego. Wkładanie baterii i zmienianie końcówki. Czyli ten dzióbek się wkłada do tego i to wychodzi. A potem się wkłada ręcznie. Okej. Tablet po 3 minutach się usypia. I żeby go obudzić, trzeba stuknąć rysikiem o tablet. No dobra, czyli powiedzmy, że już ogarniam,
co się tutaj dzieje i teraz będę mogła Wam poopowiadać na temat moich wrażeń. Tak więc jak mówiłam, tablet jest dość stary. Znaczy, no nie mój tablet, bo on jest nowy, tylko jakby, no, kiedy został wyprodukowany. Więc bałam się trochę. Jak to będzie, ale problemu nie było tak naprawdę, bo najzwyczajniej w świecie działają sterowniki na Windowsie 7. Ja używałam Gimpa do rysowania. Bawiłam się też chwilkę w grze OSU, która jest właśnie bardzo często używana właśnie na tabletach graficznych. Tutaj mam długopisik. Tu jest napisane, żeby zostawić długopis, tak żeby ten dzióbek nie dotykał do czegoś tam, kiedy nie jest używany. Tu jest takie coś, co wygląda jakby miał świecić, ale nie świeci. Nie wiem, czy to tak ma być, ale działa, więc spoko. To są dwa przyciski, tak jak już mówiłam, lewy myszy, prawy myszy, działa, sprawdzałam. Otwiera się tak, chociaż ja próbowałam odkręcać. W środku jest bateria, tak jak mówiłam, tamta bateria była rozlana, ale nie mogę mieć do nich pretensji, bo po pierwsze, no, pudełko było oryginalnie zapakowane, więc nie można było go sobie tak po prostu otworzyć, tak, sprzedawcy nie mogli. A po drugie, no, on już tam musiał sporo stać, więc no, nie narzekam. Na szczęście plus taki, że bateria była osobno, że była zapakowana w folię, więc nic się absolutnie nie stało, tylko po prostu bateria była zepsuta. To jest nowa bateria włożona przeze mnie, wkłada się ją w sumie prosto, więc spoko. Tu jest przy okazji też jakiś tam numerek napisany. Tu jest taki rowek, żeby chciało właśnie wejść, potem się dociska i już jest ok. No i teraz tablet. Pobawiłam się nim w sumie, nie wiem, troszkę, nie za dużo, ale troszkę. No i tu jest właśnie ten paseczek, żeby przykleić tą okładkę, jakbym chciała. Tutaj jest kabel. Podłączam go do komputera, sterowniki się zainstalowały, wszystko jest cacy. Można właśnie poustawiać na komputerze różne rzeczy, tak jak właśnie mówiłam. Tutaj sobie poustawiałam, sprawdzałam, że przyciski działają. Na przykład sprawdzałam przycisk pulpit i jak wchodzę do pulpitu, znaczy nacisnę to, to faktycznie przychodzi do pulpitu, więc nie mogę narzekać, że coś jest nie tak. To są cztery przyciski, których można używać. Na pierwszym ustawiłam sobie, żeby wchodziło do Gimpa. Na drugim ustawiłam długopis, tam nie wiem jak to powiedzieć, no ołówek, żeby no w Gimpie, tak, bo tam jest skrót też w programie właśnie, więc można go ustawić, więc działa podczas używania programu. Trzeci ustawiłam na mysz, na gumkę. Właśnie do wymazywania podczas rysowania. No i na czwartym chciałam ustawić paletę barw, na przykład, tak mi przyszło do głowy, ale nie dało się, bo paleta barw nie miała przycisku, to znaczy skrótu jakiegoś klawiszowego, ale zobaczymy, może jeszcze coś tam ustawię. Tak jak podejrzewam, tu jest lampka. Jak się podłączy tablet do komputera, to lampka świeci na niebiesko. Jak się zbliży rysik, to wtedy też tutaj się świeci, tak miga przy używaniu. Światło jest dość mocne, więc jak po ciemku używam, to trochę mnie wkurzało. Ale nie narzekam. No i co jeszcze chciałam powiedzieć? Nie pamiętam za bardzo. Tak jak mówiłam, przesuwa się nad, potem się naciska i tutaj można przycisnąć te przyciski jako prawy, lewy myszy, albo właśnie nacisnąć i rysować. Tak więc wszystko działa tak jak powinno. No i właśnie w tym Gimpie tam poogarniałam sobie takie podstawowe rzeczy do rysowania. Tak jak mówiłam, to, że obszar roboczy jest bardzo mały, kompletnie nie przeszkadza, bo jakby cały ekran komputera dostosowany jest do wielkości tego obszaru. Tak więc bez problemu
można po prostu przesuwać w danym miejscu i w tym miejscu się pojawia kursor na komputerze. No i zwyczajnie bierze się po prostu, ustawia duży rozmiar kartki, taki jaki się chce, na przykład w GIMP-ie czy w jakimś innym programie, po czym bierze się, powiększa tą kartkę i można po prostu tam na komputerze poprzesuwać wszystko tak, żeby na przykład rysować tylko górę rysunku, na przykład głowę, a potem przesunąć w dół, żeby rysować tylko nogi postaci. Tak więc to, że jest mały tablet, nie przeszkadza w niczym, bo można sobie to powiększyć i rysować naprawdę duży rysunek, naprawdę malutkie szczególiki w dużym powiększeniu. No i kolejna rzecz. Włączyłam sobie właśnie, tak jak mówiłam, grę osu, która jest darmowa, gra muzyczna. Z tym, że lamiłam strasznie, ale ogólnie z tego, co patrzyłam, to na komputerze się klika w tym momencie, w którym trzeba właśnie tam coś... no jak ktoś gra, to wie, tak? W którym miejscu trzeba kliknąć. Natomiast długopis służy do rysowania tych wzorów tam w czasie, jak piosenka leci. Więc bez problemu można właśnie tutaj sobie to narysować. To jest tablet graficzny, nie jest to ekran. Tak więc, no ekrany mają tylko te droższe tablety. Tak więc w tym wypadku tutaj nie widać tego, co jest narysowane, widać dopiero na komputerze. Wydaje się to trochę upierdliwe, szczerze mówiąc, ale no jakby nie było, myszka działa na tej samej zasadzie, tak? Mamy myszkę, przesuwamy nią po podkładce, a rysik, ten kursor rusza się na komputerze, więc to jest tak naprawdę tak samo jak tam. Ten długopis ma jak najbardziej przypominać prawdziwy długopis. Można go trzymać tak, jak się trzyma normalny długopis. Można normalnie opierać się palcami o ekran, bo on działa tylko na rysik, tak? Nie działa na dłoni, na ciepło dłoni, tak jak ekrany dotykowe. Więc to jest akurat bez problemu. Też można sobie dokupić taką rękawiczkę, która jest tylko tutaj na te palce, żeby sobie tabletu nie pobrudzić czy nie spocić ręki. Więc rysuje się normalnie, naturalnie, tak jak właśnie podczas rysowania na kartce. Po prostu należy wtedy przesuwać do momentu, aż na ekranie pojawi się, znaczy no, będzie widać, że kursor jest w tym miejscu, w którym chcemy coś rysować, po czym naciskamy i rysujemy. Więc po prostu jakby patrzymy na ekran, nie na tablet. No i myślę, że łatwo jest się do tego przyzwyczaić, nie jest to jakiś wielki problem. Ja narysowałam sobie wczoraj 4 Pokemony i powiem tak, bardzo fajnie, myślę, że Pokemony dość łatwo się rysowało, bo one mają takie jakby cienie dość ostro rysowane po prostu innym kolorem w danym miejscu, więc było to dla mnie prostsze niż jakieś, nie wiem, szkice czy trudniejsze rysunki. Kolory dość łatwo jest dobrać z palety barw, więc cienie bardzo fajnie wyglądały i sprawiały, że rysunek był właśnie taki jakby bardziej 3D. W sumie jedyne, co trochę mi przeszkadzało, to to, że jakby nadal nie przyzwyczaiłam się do tego rysika i na początku, jak rysowałam, to wyglądało, jakbym była pijana albo jakbym rysowała nie tą ręką, którą z reguły rysuję. Tak jak na przykład, nie wiem, ktoś praworęczny próbuje pisać lewą ręką i te rysunki tak, te literki tak strasznie są krzywe i trzęsą się, że tak powiem. Więc to na tej zasadzie mniej więcej działa. Ale już po kilku rysunkach zaczynała mi się ta ręka mniej, no nie tyle trząść, co po prostu te linie były takie proste. Więc myślę, że po jakimś czasie już da się po prostu to jakoś tam ogarnąć. No i trochę się rozgadałam, ale jednak chciałam powiedzieć wszystko na temat tego tabletu, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i niedługo widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii, bo mam już nawet przedmiot, który na mnie czeka do nagrania. No i mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał.
że trochę Wam właśnie przybliżyłam, jak działa tablet, bo szczerze mówiąc, no, ja dopiero niedawno się z tym zetknęłam, więc myślę, że nie każdy jednak wie. No i napiszcie, czy Wy macie jakiś tablet graficzny, bo też wiem, że można rysować rysikiem po telefonie, rysikiem po tablecie, więc jakby są różne możliwości. Niekoniecznie właśnie trzeba kupować taki konkretny tablet, ale ja się na niego zdecydowałam. Był naprawdę tani, szczególnie jak na tablet. A jest fajnie wykonany, działa, więc nie narzekam zupełnie. No i to tyle na razie w tym odcinku. No i pa, pa!